dzwoneczków. Siemaneczko wszystkim. Dzisiaj jedziemy do kościoła. O Jezu, jak ty nie. Silnik, dobra. Mam nadzieję, że kamerka będzie dobrze ułożona. Nowy sposób jest na ułożenie kamerki. Lecimy przez Konikowo, przez Świeszyno. No, to jest pierwsza jazda w tym roku 2018, więc wszystkim wszystkiego najlepszego życzę. Zimno nie jest, jak widać śniegu nie ma, to też lipa trochę. No, no ogólnie to jedziemy, nie? Dzisiaj ułożę następnym razem kamerkę, spróbuję założyć w tym na kask, że nie wiem, czy mam uchwyty specjalne, bo to zamówiłem, się okazało, że nie pasuje i lipa, nie? Dobra, to skręcam w prawo. Ale silnik zimny jest. Jeszcze wczoraj jechałem trochę, tak się przejechać. To tak, to było lepiej niż dzisiaj. Jak sumi, to przepraszam. No to wiecie, jak to jest z wiatrem. No. O, że sztyw mogę. Nie zapiałem kamizelki, ale dobra. Sprawdzę, czy jest w ogóle coś tam. O, dobra. Jedziemy. 70 dzisiaj dozwolone. Wszyscy się tak dziwnie patrzą na tą kamerkę. Co kurde wydziwia. Za mną samochód, ja to już zasygnalizuję, może będę skręcał. Dobra, nic nie jedzie, to możemy jechać. O, światełko. Będzie dupnie trochę. Ja sobie założyłem przeciwsłoneczne okulary tutaj teraz. Otworzyłem sobie, w kasku mam wmontowane. To i tak razi. Kurde. Fajna zima. Jest. Ale tu dziur wreszcie. Ogólnie to za jakieś pół roku sprzedaję jednaka. Będę starał się robić prawo jazdy na kategorię A1. To jedno 125. I zamierzam kupić sobie Yamaha Dragstara Bubera. I wtedy to będę jeździł już. Już większe trasy będziemy z tatą robić. No. I ogólnie na więcej zlotów będę jeździł. Będę to nagrywać. No tak to teraz co tu nagrywasz? No tylko się przyjadę, no i co? W sumie nie wiem, czy kamerka nie jest za wysoko. Więc po prostu obniżę trochę. No i dobra. Nie mam tu, jak zamontować telefonu na kierownicę. Muszę sobie kupić taki gadżet. Ale to też tak niebezpiecznie, bo to się telefonu zbywa. Łocie panie, teraz to już w ogóle. Zaraz poprawimy kamerkę. Same dziury. Dobra, myślę, że tu będzie już lepiej. Dobra, mamy czas, możemy jechać powoli. Za nami nic nie
nie jedzie, przed nami też nie. Więc luz. Dobra, jak się jeszcze jednak samemu jedzie i się nie nagrywa, to jest lepiej. I tak tu można 40 jechać. Faktycznie jadę 40 teraz, nie? Samochód przed nami. W ogóle jadę tylko z jednym lusterkiem, bo jak czyściłem motor jeszcze przed pierwszym wyjazdem, znaczy teraz jest w sumie, to jest drugi wyjazd, wcześniej tylko tak sobie objechałem, to ten, to jak czyściłem, to motor mi spadł na ścianę i po jednym lusterku by się wyłamało całe. No i muszę kupić drugie. Ale kupię chyba takie chromowane, takie. No panie, panie, jedzie, jedzie. Widzę lód. Dobra, jak już wjedziemy na Główną, przed Główną, przed skrętem sobie poprawię. Ludzie z kościoła wychodzą. Ja też do kościoła, ale do tego drugiego. Godzina, no nie jest źle. Pogoda jest taka na motor właśnie. Dużo tlenu jest. Dużo powietrza. A ty jak przede mną skręcisz, nie? Kur, dobra. Nie jedzie przede mną. Słoneczko i zakręty. Jak ja lubię ten zakręt. I autobus się łamie. Zobacz tylko te 19. Pozdrawiam autobus 19. Nie wszystkich kierowców. Ale w ręce zimno, ogólnie tak w ciało to nie, ale w ręce daje trochę. Jak jest jakieś 3 stopnie? No jakieś 3 stopnie jest. Za nami samochód, to to jedzie. Wy nie widzicie, ale to jest ten typu tu na tym. O, będzie wyprzedzał chyba. No dawaj, 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 dawaj. Tak kurde, jeszcze bym musiał nie lewą stroną doprzedzić na tej wysepce, nie? Już nie takie rzeczy widziałem. Ale to akurat samochodem jak jechałem z tatą. O, tęcza, ludu. Ludu, widzicie tą tęczę? Patrzcie, tam. Tęcza. Tęcza. Buzie widzę w tym niebu. Jedziemy, jesteśmy w Świeszynie. Już niedaleko. Cel nasz. Z powrotem nie wiem, czy będę nagrywał, więc raczej chyba nie. To po co? Było 10 minut, wystarczy odcineczek. No i tak. Tu skręcamy w prawo.
jutro. Już prawo kępaskas. I jedziemy. Jadę. Tu jest moja parafia. Czy się kościół główny, nie? Samochód. Audi. Ogólnie to motorem bym nie jechał, gdyby nie chorzy rodzice. I to tak trochę dziwnie, bo 3 stopnie na dworze, a tu motocyklista, nie? No też wszyscy ludzie się gapią, co on robi, nie? No, tak, no jaki wybór inny jest, no. Trzeba jechać, to trzeba. Ogólnie tego czyściłem cały tydzień, rozebrałem go prawie na części pierwsze. Kurde, musiałem jechać. Wszędzie błoto, wszędzie mokro. No to taka pogoda jest, jaka jest. Sami widzicie tu na poboczach ile wody. Pokażę wam w jednym miejscu, jak się woda przelała na skrzyżowaniu. To już jest na skrzyżowaniu z drogą na Świeszyno z Jarzycami. Dzięki. Drogą na Świeszyno. No to wczoraj jak przyjechałem, też się wystraszyłem. Samochód naprzeciwka jechał, to ja się zatrzymałem, żeby sobie bardziej motoru nie brudzić. To się zatrzymałem i później lewą stroną powoli przejechałem. Mówię, co, mam jechać do jakimś... To tak jakbym po jeziorze przyjechał, nie? Może nie tak głęboko, ale jednak porównałem takie samo. W ogóle powiedzcie mi, czy może tak być ta kamerka ustawiona, czy za bardzo trzęsie, czy je, co? Albo przestaję po prostu sobie na tułów, a w międzyczasie postaram się załatwić coś na kask. To jednak też jest ważne dla widzenia. A to ładnie jest, no. To takie pole. Wracając, powcykam trochę zdjęć, więc raczej nie będę nagrywał. Te zdjęcia też porzucam ładne. Mam selfie sticka do kamerki, to tak. To jakoś dam radę, nie? Ale tata oddał motor do naprawy, więc na razie nie będzie takich przejazdów. Nie ukrywam, że jest zadowolony. Chciałby kupić BMW-kę turystyczną. No ja tam jestem za. Byśmy sobie więcej razy jeździli, bo taką ja machą, to tata nigdy nie chce jeździć, bo to kręgosłup boli. Ogólnie chodzi o podnóżki, bo w takiej Yamaha to podnóżki są o wiele do przodu, nie? Jak się wstaje, jak się siada, jak się jedzie, to niewygodnie. Tata wolałby, jakby podnóżki były tak jak u mnie w Junaku, nie? Że są pod nogami, nogi są w kącie prostym, kolana. No, dojeżdżamy do tego miejsca, już sami widzicie tam po prawej stronie. Macie takie jeziorko małe, tam pokażę, o. Po lewej też macie tam. A przed nami co? O, już mniej wody. A przed nami zalane skrzyżowanie. I tak mniej wody. Nie wiem. Nie wiem, tak. Nie robimy tego. Już miałem przejeżdżać, nie? Ale dobra, jadę lewą stroną. Patrzcie na to skrzyżowanie. No kurde, no panie. To, co tu zrobić, nie? Dobra, tu w prawo. Jedzie, wolno. A teraz ktoś jedzie. Dobra, ja się z wami na dziś żegnam. Bardzo wam dziękuję. I życzcie mi dalszej drogi.